Moi kochani mężczyźni, panowie, dziś w nocy była burza i ja pod wpływem tej burzy, bo się błyskało, a potem były grzmoty i były te pioruny, były błyskawice, były te huk był. I tak ja się zastanawiałem, jak ten świat się zmienił kiedyś, jak jeszcze Franklin nie wpadł na ten pomysł, że to jest po prostu wyładowanie atmosferyczne i że to jest po prostu no, przeskok iskry między dwoma ładunkami, no to wtedy to był najlepszy dowód na istnienie Boga. Tak się ludziom wydawało, że to właśnie bogowie pokazują w ten sposób, że istnieją i ludzie no, mieli naoczny dowód, że Bóg istnieje. No potem ten Franklin to strasznie uprościł do tego stopnia, że ludzie przestali się bać burzy, w ogóle wielu rzeczy się nie boją. I to bardzo zmieniło życie człowieka. I uważam, że drugim takim właśnie ogromnym wynalazkiem, które zmieniło życie człowieka, spowodowało, że człowiek może się przestać bać, że człowiek może żyć w świadomości, że istnieją hormony i te hormony wpływają w ogromnym stopniu na nasze zachowanie. Te hormony wpływają na, nie tylko na nasz nastrój, ale na podejmowanie naszych decyzji, jak również na wszelkie inne sprawy. Jest cała lista. One, te hormony, podobno od najmłodszych, najwcześniejszych godzin rannych, to aż do momentu, kiedy pójdziemy spać, one nami kierują i w nocy też nami kierują. I dlatego my większość naszych działań podejmujemy pod wpływem hormonów. I myślę, że tak jak kiedyś ci bogowie gromowładni byli, to tak samo w przyszłości inaczej podejdziemy do tego, co się dzieje i nikt już nie będzie uważał, że kobieta jest kretynką, idiotką, wariatką, debilką lub że się zachowuje nienormalnie, że jest chora psychicznie. Po prostu będziemy podchodzić do tego w taki sposób, że pod wpływem hormonów kobieta się zachowuje nieco inaczej, niż należałoby oczekiwać.